Adam Ślusarski, witam w programie Po stronie prawdy. Szanowni Państwo, temat dzisiejszego programu to problemy armatorów rybołówstwa rekreacyjnego. Naszymi gośćmi są w studio pan Wojciech Sikorski, członek sztabu kryzysowego rybołówstwa rekreacyjnego, armator statków. Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Oraz pan Michał Niedźwiecki, również członek sztabu kryzysowego. Witam serdecznie, szczęść Boże. Witam serdecznie, szczęść Boże. Panowie i Szanowni Państwo, przed odbiornikami, zanim zaprosimy na materiał filmowy, w którym przedstawimy również tę sprawę, tak powiem, tam na miejscu, teraz proste takie pytanie. Proszę Pan powiedzieć, co to jest rybołówstwo rekreacyjne? Rybołówstwo rekreacyjne jest podobne do rybołówstwa komercyjnego, tylko używamy inne narzędzia. Rybołówstwo komercyjne używa sprzętów przemysłowych, czyli sieci, a my jesteśmy rybakami rekreacyjnymi, czyli wypływamy na morze z ludźmi, którzy poławiają te dorsze na wędkę. Czyli przyjeżdża sobie ktoś z, powiedzmy, nawet Zakopanego, wynajmuje armatora, tak, i wsiada na pokład, płyniecie ileś tam mil od brzegu i wędkę zarzuca i złowi tam parę ryb. Ile tych ryb złowi? Wie pan co, to tak mniej więcej jak pan to w skrócie powiedział, tak? Po prostu organizujemy takie wyjazdy, przyjeżdża do nas 20, 30, ponad 30 osób. My wywozimy na łowisko, oni na tym łowisku sobie łapią po kilka rybek, prawda? I wracają z tego morza zadowoleni, prawda? To jest sposób na relaks, prawda, i na rozrywkę, no przede wszystkim na rekreację. No, mówi się, że dorsza to na młotek można złapać, nie wiem ile w tym prawdy, ale takie pytanie, i kilka tych rybek, to kilka to znaczy ile? Jedną, dwie, trzy, pięć, jak jest dobrze to i 10 można było złapać, bo od 1 stycznia 2020 roku nie możemy już łapać. A wiemy o tym, a proszę powiedzieć, a taki komercyjny w taką sieć za jednym razem ile złowi? Wie pan co, no za 50, 100 kilo, 200 tonę, to jest morze, tak? I jak szyper dobrze wystawi sieci, to może złapać nawet kilka ton, tak? Z kilku takich siatek, prawda? Te siatki mierzy się na worki, prawda? W worku jest załóżmy 10 siatek i z tego przelicznik jest na skrzynki, że z jednego worka można złapać na przykład 10 skrzynek, w skrzynkę wchodzi 25 kilo, to mamy 250 kilo. To taki standardowy, załóżmy, był kiedyś, tak? Bo w tej chwili też nie można w ogóle łapać. Czy takie porównanie do tego, jak gdyby na przykład harwester w lesie, takie urządzenie masowo, które ładnie, szybko wycina drzewa na dużej powierzchni i powiedzmy idzie sobie babcina po chrust do lasu. No to wy jesteście taką babciną po ten chrust, czy to może dalekie porównanie jednak? To jest strzał w dziesiątkę, panie redaktorze, to jest identycznie. Tak, my jesteśmy tą babcią, która sobie zbierała ten chrust, a tam po prostu to są połowy przemysłowe. Dziękuję. W drugiej części programu również usłyszymy pana Michała. Ja zapraszam teraz państwa na materiał filmowy, który również z miejsca przedstawi rację tych państwa, których dzisiaj gościmy w naszym programie. Armatorzy zajmujący się rybołówstwem rekreacyjnym są w ciężkim położeniu po decyzji władz Unii Europejskiej, które wprowadziły od stycznia 2020 roku zakaz połowu dorsza we wschodniej części Bałtyku, także rekreacyjnego. Rybacy domagają się realizacji porozumienia podpisanego jeszcze z Ministerstwem Gospodarki Morskiej, które gwarantowało im rekompensaty i odszkodowania za przymusowy postój w portach oraz włączenie ich jednostek do programu złomowania kutrów. W roku 2020, 16 stycznia, z byłym ministrem gospodarki morskiej Markiem Gróbarczykiem zawarliśmy porozumienie. Z porozumienia wynikało jasno, że problem rybołówstwa rekreacyjnego armatorów tych jednostek miał zostać rozwiązany. Do dnia dzisiejszego warunki porozumienia nie zostały dotrzymane przez rząd. W roku 2020 otrzymaliśmy pomoc szczątkową, jednorazową z ramienia tarczy antykryzysowej covidowskiej.
Chciałem zauważyć, że od 1 stycznia 2020 roku, wprowadzając zakaz i godząc się nasz rząd na wprowadzenie zakazu połowu dorsza, pozbawił nas tym samym możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Nasza działalność gospodarcza to właśnie było rybołówstwo rekreacyjne. Wznowiliśmy protesty w maju, to potem się znalazły te pieniądze z tarczy antykowidowej, 20 milionów, z czego było wypłaconych raptem 14 milionów, resztę znowu wróciło do budżetu. I od tego czasu w ogóle nie było rozmów, nie było dialogu, a porozumienie dalej było podpisane co do zakazu połowu dorsza w Luksemburgu na następny rok. Także pytanie, czy mamy jeszcze perspektywy i nadzieję na powrót do działalności? Nie, bo następny rok i jeszcze pewnie kolejne 3-5 lat będzie wprowadzony zakaz połowu dorsza. Dorsza nie ma. A nadomiar złego, jeszcze farmy wiatrowe są budowane tutaj na wysokości łeby na naszych łowiskach i będzie zakaz pływania w promieniu tych farm. Czym głównym postulatem jest zadośćuczynienie ze strony rządu za trwałe odejście od prowadzonej działalności, bo jesteśmy świadomi tego, że nie wrócimy już do tej działalności. Niektórzy z nas kupili statki 4, 3, 2 lata temu, a z perspektywą pracy przez 15 lat, a rząd po prostu przez to, że w Unii Europejskiej podjęto taką decyzję o zamknięciu Bałtyku, zakazał nam tej pracy. Chcemy również rekompensat dla naszych załóg, ponieważ to są ludzie, z którymi pracujemy no w przypadku jednostek wieloletnich z dziada pradziada. Dlatego najważniejsze postulaty to jest możliwość trwałego odejścia od prowadzonej działalności, tak jak moi przedmówcy mówili, i poprzez zakaz połowu dorsza, i poprzez morskie farmy wiatrowe, które na Bałtyku powstaną, które praktycznie uniemożliwiają nam powrót do prowadzenia działalności. Tu stoi statek, który jest warty ponad 2 miliony, a my chcemy jakiekolwiek pieniądze dostać za nasze statki, prawda? Za to, że z dniem 1 stycznia zostały zamknięte nasze działalności. To jest tak, jakbyśmy mieli pandemię od 1 stycznia, tak, 2020 roku i ona trwa. Wszyscy pracują, wszyscy dostali, hotele dostali od miliona w górę za odszkodowania, inne historie, a my dostaliśmy od 50 do 200 tysięcy. I to nie wszyscy, tak, bo były tak stworzone kryteria, żeby nie wykorzystać tej puli. Koszty utrzymania takiej jednostki są kilkunastotysięczne rocznie. Czy za postój, czy za remont, ponieważ taki remont co roku musi być robiony, przeglądy, podmalowanie, cała konserwacja wszystkich urządzeń, to są ogromne, ogromne pieniądze. W Kołobrzegu 2 tygodnie temu został zlicytowany kuter za 35 tysięcy złotych, tak, jego wartość pozostała kredytu, to jest ponad 500 000. Tak zostaliśmy ugotowani, człowiek zakopał się gdzieś, nie ma, jest zniszczony, nie jest w stanie spłacić tego kredytu, prawda? To jest, takich sytuacji jest więcej. Tacy armatorzy są w Kołobrzegu, były brane kredyty na jednostki, prawda? Po 1 800 000, 1 200 000, 1 500 000, bo każdy wiedział, że będzie zarabiał rok, 2, 3, 5, tak? A przed styczniem były brane kredyty w 2018 roku, załóżmy 1 000 000 złotych na kuter. 2 lata później, gdzie ten kuter miał pracować 15 lat, się amortyzować, miał po prostu wypracowywać zysk. 2 lata później ten kuter staje się nieużyteczny i jest warty 30-50 tysięcy, bo na tych statkach nie można nic już w tej chwili robić. To są statki przystosowane do rybołówstwa rekreacyjnego. To jest patowa sytuacja. To nie jest tak, jak sobie wyobrażają niektórzy ministrowie, że nasze jednostki to są z dykty i z byle jakiejś sklejki. Przykładem, proszę bardzo, jednostka, z którą się dzisiaj spotykamy. Jednostki, które mają wielką wartość, stoją bezużyteczne na cumach. My nie mamy pomocy. Zwracamy się do premiera naszego rządu. Panie premierze, od roku 2020, od 1 stycznia jesteśmy bez pracy, bez możliwości wykonywania działalności gospodarczej. My tylko prosimy o jedno. Jeżeli ma wejść ten nowy porządek, nowy ład i on wchodzi, to pozwólcie nam też przebranżowić się, bo my już nie będziemy w stanie wrócić do uprawianej działalności gospodarczej. Zakaz będzie dotyczył następnych lat. Mało tego, fermy wiatrowe, które wchodzą na nasze łowiska, eliminują te łowiska i nie mamy możliwości, nasze jednostki niszczeją. Co dalej? Zwracamy się do pana premiera, do premiera naszego rządu, żeby wreszcie zauważono nas prompt. Nieprawdą jest, że problemu nie ma, że nas nie ma. Jesteśmy, widać to zresztą dzisiaj po nas. Dlatego z determinacją wychodzimy teraz, będziemy blokować porty nie od strony morza, tak jak to miało miejsce rok temu, bo nas nie wpuszczano niestety do portów. Nasze władze, Straż Graniczna, urzędy, kapitanaty nie wpuszczały nas do portu Zatoki Gdańskiej, bo protestowaliśmy. Teraz będziemy porty blokować od strony lądu. Jest to grupa około 100 armatorów. Z takiej jednostki większej przeciętnie żyją 4 rodziny.
i te z każdej jednostki, te cztery rodziny zostały bez możliwości zarabiania. To nie jest tak, że co miesiąc dostajemy pensję, siedzimy sobie wygodnie w stołkach i możemy czekać nieskończoność. My tej nieskończoności nie mamy. Tak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy. I bardzo prosimy pana premiera, niech się zainteresuje wreszcie naszą sprawą, niech zrobią wreszcie coś nasi posłowie, którzy też, o dziwo, tak jak poseł, prawda, ziemi kołobrzeskiej, od pewnego momentu zamyka, prawda, i nabiera wody w usta. Nie wiemy, co się dzieje. Nas po prostu eliminuje się na takiej zasadzie, że wykończymy się sami. Po prostu wyginiemy, nie mając, prawda, za co żyć. Tak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy. Chcemy i bardzo prosimy o rozwiązanie tego problemu. Nie są to jakieś kwoty olbrzymie. My nie chcemy kwot wieloletnich, nie chcemy zapomóg w postaci, prawda, 10-15 lat dofinansowywania nas. My chcemy rozwiązania problemu jednorazowo. Są niepospłacane długi, z jednostkami nie ma co w tej chwili robić, nie mogą prowadzić żadnej działalności. Opłaty narastają lawinowo, zarządy portów przysyłają nam faktury, a działać nie możemy, bo podpisywaliśmy, że rok czasu nie będziemy prowadzić działalności. Także jest ogólnie jedno wielkie załamanie wśród armatorów. Witam ponownie. Pan Wojciech Sikorski, członek Sztabu Kryzysowego Rybołówstwa Rekreacyjnego oraz pan Michał Niedźwiecki, również członek Sztabu Kryzysowego. Panowie, Sztab Kryzysowy brzmi bardzo, no tak można powiedzieć, poważnie, bo i sprawa poważna. Proszę powiedzieć tak w wielkim skrócie, może pan Michał. Panie Michale, można było do tej pory rekreacyjnie wypływać i łowić. Teraz jest to zabronione. Dlaczego? Kto zabronił? Panie redaktorze, sytuacja jest następująca. My od kilku lat obserwowaliśmy bardzo złą sytuację na Bałtyku. Widzieliśmy, że z tą rybą jest coraz gorzej. Unia Europejska w porozumieniu ze wszystkimi krajami członkowskimi podjęła taką decyzję o zamknięciu Bałtyku. Zresztą słuszno, my od początku mówiliśmy, że kondycja dorsza jest coraz gorsza i trzeba ją odbudowywać poprzez pewne ograniczenia. Ruch statków jest dużo większy, nasz akwen nie jest dużym akwenem wodnym i niestety no, to wszystko się odbiło na tym, jaką w tej chwili mamy sytuację, jeśli chodzi o dorsza. I tak jak mówiłem, słusznie zamknięto Bałtyk, jeśli chodzi o połowy dorsza. Natomiast dlaczego wszyscy w tej chwili mamy na tym tracić? To, że my w tej chwili mamy zakaz połowu dorsza, to jest jedna sprawa, natomiast inne podmioty, które korzystają z tych zasobów, mają wypłacone rekompensaty, jest z nimi prowadzony dialog, jest z nimi prowadzona rozmowa i cały czas są wspierani do tego momentu, dopóki nie odrodzą się te zasoby na morzu. Rozumiem. Proszę powiedzieć, czy cały Bałtyk jest wyłączony z połowu dorsza? Jak to wygląda? Czy to tylko basen wschodni? Proszę nam naszkicować mapę tego, jak to wygląda. Praktycznie od Borholmu do Zatoki Gdańskiej cały Bałtyk jest zamknięty. Na dzień dzisiejszy we wszystkich portach, polskich portach, stoją jednostki, odnosząc się oczywiście tutaj do Polski, stoją jednostki i rybołówstwa rekreacyjnego i komercyjnego, które nie mogą łowić dorsza, tylko jeżeli dalekie wyprawy, to za Borholm, 2-3-dniowe, ale one są nieopłacalne i praktycznie w tej chwili nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Rozumiem, że no tak od Bornholmu do Gdańska, no to nie jest tak daleko w morze, jeśli chodzi o to, jak się płynie. Rozumiem, że taki statek rekreacyjny no dalej nie będzie płynął, bo to się po prostu nie opłaca. A czy poza tą linią można łowić i tam łowią te komercyjne już statki? Panie redaktorze, jeśli chodzi o połów dorsza, to Bałtyk jest zamknięty od wschodu po zachód. Ta linia ciągnie się aż do krajów na północy Europy i praktycznie prawda jest taka, że nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy nigdzie łowić tego dorsza. Nie ma miejsca w tej chwili oprócz tej zachodniej części Bałtyku, gdzie tam za Borholmem jeszcze tam kilka sztuk można łowić, ale tak jak mówiłem, nasze jednostki pływają wokół swoich portów, do 30 mil od portu schronienia.
Tak zawsze było w tradycji, takie jednostki mamy. Mamy jednostki na tyle bezpieczne, że rzeczywiście do tych 30 mil możemy wypływać. A proszę powiedzieć, jeżeli ta zachodnia, to jeszcze raz, jakby pan tak powiedział, tam gdzie wolno łowić, to jest jeszcze raz, gdyby pan tak nam zobrazował. Od koło brzegu w stronę Niemiec, jakby patrząc od, w stronę północy, tam gdzie jest Bornholm, to od Bornholmu, od koło brzegu w stronę Niemiec, tam kilka sztuk jeszcze można łowić. A skąd się tam biorą te ryby? Morze Bałtyckie ma miejsca, gdzie stado się odradza. To jest po stronie Zatoki Gdańskiej stado wschodnie, po stronie koło brzegu stado zachodnie. Tam ten narybek zaczyna rosnąć, tam zaczyna się rodzić i stamtąd płynie później na całe Morze Bałtyckie. Aha, czyli tutaj nie wolno nam łowić, ale potem te ryby sobie płyną tam na zachodnie stado, znaczy zachodnie, tam to, co pan opisywał, tam na zachód od Bornholmu i koło brzegu, a w takim razie kto tam łowi? Na dzień dzisiejszy nikt nie łowi ryb. Na dzień dzisiejszy ktoś, kto organizuje takie rejsy, a nie znam nikogo w Polsce, kto w tej chwili pływa na Bornholm. Być może koledzy z Niemiec, ale takiej wiedzy nie posiadam. Mówię o tych komercyjnych, bo tam na tamtej, mówię o tej strefie, gdzie można łowić komercyjnie. To tam, kto tam łowi? Polskie firmy? Nie. W tej chwili ogromne statki, które też nie były budowane nigdy na Morze Bałtyckie, zostały wpuszczone na ten akwen i one jakby z racji tego, że dorsza łowić nie można, odławiają inne ryby, które są, tak jak dobrze wiemy, dorsz jest drapieżnikiem. I w tej chwili statki, ogromne statki paszowe, te komercyjne, odławiają posiłek, którym się żywi dorsz. Czyli w tej chwili mamy jakby kuriozum. Zamykamy Bałtyk dla drapieżnika, ale pozwalamy odławiać w potężnych ilościach jego pokarm. W jaki sposób, bo pan mówi, że te statki nie są przygotowane na Bałtyk. Bałtyk to dość płytkie morze. Ja tak słyszałem, że to te sieci z tych wielkich statków to idą niemalże po dnie morza, aż do lustra wody i tak zgarniają dosłownie wszystko. Oczywiście. Te jednostki, tak jak powiedziałem, nie są, nigdy nie były budowane na taki mały akwen, bo Morze Bałtyckie jest bardzo małym akwenem i praktycznie taka jednostka jest w stanie przełowić cały Bałtyk, jeżeli by im pozwolono, w kilka tygodni. To ja rozumiem, że taki wielki statek poławia, pan mówi, kilka ton nawet potrafi, a armator wypłynie, złowią tam po parę rybek i to jest wielki problem, tak? Znaczy już teraz nawet nie wolno tego robić. Tak, każdy z nas, ja jestem młodym armatorem, kupiłem statek 5 lat temu z myślą o tym, że przez te 15 lat będę uprawiał rybołówstwo rekreacyjne. Spodobało mi się, kocham morze i dlatego poszedłem w tym kierunku swojej kariery zawodowej. Natomiast po 4 latach zakazano mi pracowania, zakazano mi zarabiania pieniędzy na tym, co kocham. Moje załogi i rodziny moich załóg również zostały w ten sposób potraktowane, ponieważ żadnej rekompensaty z tego tytułu nie dostaliśmy. Dla zobrazowania jeszcze raz proszę powiedzieć, ilu to dotyczy armatorów, ilu rodzin, ilu ludzi? Łącznie razem z rodzinami, łącznie razem z załogami statków to jest około 1000 osób. No proszę. Jeśli chodzi o armatorów, to około 130 jednostek w tej chwili jest w rybołówstwie rekreacyjnym. A proszę powiedzieć, dlaczego nad morzem, jak się pojedzie, to te ryby są aż tak bardzo drogie i praktycznie ciężko nabyć te, które by można, mogły być z naszego akwenu, tylko praktycznie wszystkie inne ryby świata można kupić w dobrej cenie, a tych naszych nie można. Czy to tak było, że taki armator jak wracał, to też tam odsprzedawał te ryby, bo tak chyba kiedyś było, z tego co pamiętam. Oczywiście armatorzy komercyjni, tak jak kolega Wojtek powiedział, łowią dużo większe ilości od tych ryb, które my złowiliśmy i sprzedają je do portów. I tam rzeczywiście te ryby można było kupić świeże. Do nas przyjeżdżający klienci również zaopatrywali się, ponieważ tak jak wspominamy, rekreacja to jest odpoczynek, to jest łowienie ryby w wolnym czasie, gdzie człowiek chce odpocząć. Dla nas jest to praca, dla nas jest to zarobek, dla nas jest to komercja, ale dla osoby wypoczywającej jest to forma rozrywki. Słyszałem też o tym, że jeśli taki duży statek poławia nawet
i przypadkiem trafi tam i ma te dorsze i musiałby je wypuścić, to i tak nic nie daje, ponieważ te dorsze są już niezdalne do życia. To jest kwestia ciśnienia. Czy to prawda? Niestety, no dorsz nie jest rybą, która pływa sobie przy tafli wody, tylko trzeba ją wyciągnąć. I ciśnienie, oczywiście jeżeli mówimy tutaj o rybie poławianej sieciami, czy na wędkę, jeżeli z dużej głębokości bardzo szybko wyciąga się rybę, no to niestety ciśnienie powoduje swoje, tak samo jak nurkowie mają również z tym problem. I to jakoś nikt na to nie zwraca uwagi. Pytanie do drugiego pana. Proszę pana, rozumiem, chcąc ratować stado, podejmuje się jakieś decyzje wspólnotowe, aby to ochronić. No, ci, którzy z tego zarabiali, zazwyczaj dostają jakąś rekompensatę, jakieś, prawda, pomoc. Jak to wygląda w waszym wypadku? No, w naszym wypadku wygląda to bardzo kiepsko, bo tak jak wiemy, już wcześniej o tym rozmawialiśmy, nasz rząd w Brukseli, w Luksemburgu złożył obietnicę, tak, przed Parlamentem Europejskim, że będzie łagodził wszystkie skutki społeczne, ekonomiczne, wprowadzenia tego zakazu, a u nas to wygląda tak, że na początku stycznia pan minister aktualny, który był wtedy odpowiedzialny za ten resort, po prostu podpisał z nami porozumienie, którego nie zrealizował do dnia dzisiejszego. Czekaliśmy, była pandemia się skończyła, tak, a my dalej nie możemy pracować i wiemy, że przez najbliższe lata nie będziemy mogli pracować. Rybacy komercyjni. Proszę pana, pamiętam, że już byliśmy z interwencją u was tam na miejscu, też ten temat przedstawialiśmy i no, doszło później do takiego porozumienia, o którym pan powiedział. Porozumienie nie zostało zrealizowane, bo z tego co czytałem, to ministerstwo powołuje się na to, że nie ma pieniędzy, ponieważ wasz poszły na walkę z pandemią. Wy protestujecie i już blokowaliście, z tego co nawet wiem, miejscowości, znaczy wjazdy. Tak, będziemy protestowali aż do skutku, będziemy zaostrzali ten protest, żądamy i apelujemy. W tej chwili to już do pana premiera apelujemy, bo w ostatnich dniach usłyszeliśmy, że za naszą branżę nie jest odpowiedzialne Ministerstwo Rolnictwa, ani także Ministerstwo Infrastruktury. Obydwa ministerstwa przekierowują się nawzajem. Więc w tej chwili apelujemy do pana premiera, aby zrobił w tym porządek, tak? Bo my jesteśmy ludźmi, a jesteśmy traktowani jak jacyś podludzie, którzy mają się wykrwawić, umrzeć, żeby nie było problemu. No, dziękuję. Widać z tego, że skoro podpisaliście porozumienie, że tak powiem się zlikwidujecie, dostaniecie za to rekompensaty, no to ja rozumiem, że teraz żadne z ministerstw nie widzi problemu, bo problemu nie ma, bo was nie ma, nie istniejecie, tak formalnoprawnie. Przepraszam, to taka z mojej strony dygresja, ale to jednak też i apel o to, aby tą sprawą się zająć. My również będziemy to monitorować, też chcemy pojechać nad morze i od takiego armatora dobrego dorsza sobie też kupić. Dziękuję panom za nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Państwu również dziękuję za uwagę. Był to program Po stronie prawdy. Adam Ślusarski. Dziękuję za uwagę.